Szymoneczku, panowie, mamy godzinę 19. Stała się rzecz bardzo niedobra. Wyskoczyła mi ta samica połowa, co kiedyś tam wam na filmie pokazywałem za kilka tysiaczków. Wypierdzieliła mi po tym, jak nagrałem film. Wyskoczyła mi przez drzwi, poszła. Nie było mnie z jakieś 3 godziny, ale widzę, że wróciła. Dzwoniłem do właściciela, do pana Karola, także serdecznie go pozdrawiam. Mówiłem mu, że uciekła, że jak coś, żeby dał znać, że wróciła, ale widzę, jest tutaj. Poszła, nie było jej kilka, z dobre 3 godziny wróciła. Zobaczymy, otworzę jej wskok, może będzie chciała wejść. Ona na tym gołębniku z tymi tutaj siedziała. Także wyszła lipa, bo później ktoś by powiedział, że gołąb pewnie nie uciekł, tylko gdzieś go sprzedałem, bo to różnie to bywa, każdy to inaczej odbiera. Mnie nie chodzi o tego gołębia, tylko o to, żeby on wrócił do prawowitego właściciela. Także tak to wygląda. Otwieram wskoki. Zobaczymy, może ona tu wejdzie. Jak wróciła się z powrotem. Może gdyby była. Gdyby nie była może taka zapasiona, to przyszłaby. Poszłaby. Ale jest w świetnej kondycji. O, te się zrywają. Tylko jakiś pocztowy obcy przeleciał już. Ogień. Dobra, otwieramy to. Chodź mała, chodź. Wskoki otworzyłem tutaj u krótkich. Ona tu siedziała z nimi. Myślę, że wejdzie. Chodź malutka, chodź. Ma niebieską obrączkę i tą zieloną spinkę z numerem telefonu. Przybliżę ją, nie wiem czy ją będzie dobrze widać. Może mi się uda uchwycić. O, jak widzicie. Chodź mała, chodź. Chodź malutka, chodź. Dobra. Zobaczymy. Czy wejdzie. Jak wróciła się, to jest pół sukcesu. Sukcesem będzie, jak ona wskoczy z powrotem. Bo nie chciałbym, żeby ktoś mnie później coś zarzucał. Że gołąb poszedł gdzieś w obce ręce. Nie. Jak widzicie, siedzi. Teraz może będzie lepiej. Widać skówkę, widać obrączkę. Dobra, zobaczymy jak wejdzie. To wejdzie, a jak nie wejdzie, to nie będę zbyt zadowolony. Jeszcze 2 tygodnie ruszą wysyłki od września. Wtedy ona zostanie wysłana. Dobra, na chwilę obecną tak to wygląda. Na razie nic nie mogę więcej zrobić. Moje koki gdzieś się zerwały. I amba. Tam kolega pytał o zamojskie. Zobacz, zamojski siedzi. Jest tutaj. O. On drugi nie wiem gdzie jest, pewnie gdzieś w gołębniku siedzi. Albo chodzi. Zastanawiam się, gdzie tamte wyprysnęły. Tu jakiś murzyn zjeżdża. A to od sąsiada po wsi noga przyszła. Dobra. Zobaczymy. Jak wróci, to wróci. Lotka. U góry ich nigdzie nie widać. Nie wiem, gdzie one poleciały. Dobra. Później coś dogramy. Kubuś? 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 Chodź Kuba. Chodź Kubuś. No chodź. No chodź. Chodź. Chodź Kubuś. Chodź tutaj do mnie. Chodź przywitaj się.
Tak jest. Teraz, cwaniaczku, jak się nauczyłeś jeść, to nie chcesz. Ale masz najedzony, jesteś gościu. To ty nie chcesz wcale do mnie przychodzić. Taki mądrala jesteś, nie? Tu jesteś atrakcją na moim kanale. A ty mi takie rzeczy robisz? Nie chcesz przychodzić do pana? Ty niedobry jesteś. Co masz? No chodź, dam ci, chodź, masz. No masz. No i co? Tu chodź, Kuba. Tu chodź. Tu. Tak. Dobre ptaszysko. Mówiłem, że to będzie samiczka, ale to dzisiaj zaczęło ładnie pogruchiwać. Może to będzie samiec? Jeszcze młode to się okaże. To może te imię dobre mu wybrałem, Kubuś. Nie, Kuba? Pokaż się. Maskotką na moim kanale jesteś i co? Takie rzeczy? Gościu malinowy. Leć. No leć. Wodę macie, jedzenie macie, nie przesadzaj. Ja wiem, że ty jesteś cwaniak. Chodź tu do mnie. Chodź, Kuba. Chodź, Kubuś. Chodź. No chodź. No chodź. Chodź, Kuba. Masz. Chodź, Kubuś. Chodź, Kubuś. Masz. 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 Nie zjadłeś? No wiesz co. Tu. Kuba. Specjalnie to robisz. A, wsunąłeś. Nagroda dostana. Tfu, nagrodę dostałeś. Dostałeś. To teraz tam, do kumpli. Leć. I widzicie, tak to jest z moim celebrytą. Połowa siedzi na razie. Chodź, malutka, chodź. Dobra, wskoki ma otwarte. Może wskoczy. Oby wskoczyła. Bo nie chciałbym później, żeby wyszło, że jestem niesłowny. Czy coś takiego. Dobra, jak wejdzie, to na pewno coś dogramy. Także póki co pauzuję. Chyba sukces, panowie, jest. Jest sukces. Połowa siedzi. Całe szczęście. Całe szczęście, tak jak widzicie, wróciła i weszła. Gdzie byłaś? Pin do jedna. Przez drzwi mi uciekłaś. Jest. Jest. Wróciła cała i zdrowa. Zadowolony jestem. Bardzo dobrze. Bo już byłem w lekkim szoku. Że uciekła i nie wróci, ale wróciła. Wróciła, jest. Jest git. Jak to pan Bogdan mówi z Wrocławia, pozdrawiam pana Bogdana. Git, jest git. No to jest git. Bardzo dobrze. Tutaj młody krymeczek. Takie tam średniaczki powychodziły, te krymeczki bez tej samicy, mojej czerwonej i po tamtym samcu. Jeden jest czarny, jeden jest czerwony, czerwony ma już pęsika i jest taki żółty. Ciężko miał się za jedzenie złapać,
ale się złapał, to będzie samiczka. No i był jeszcze kawowy, ale ten kawowy jakiś taki był trefny w końcu. No musiałem się go pozbyć. Jakiś taki niedorobiony. Nie mógł się czepić długo jedzenia, mamki go zostawiły. Nie bardzo go karmiły, ja go tam troszkę uczyłem. Niby łapał, jadł już, ale jakoś tak nie odkuł się. Jak się nie odkuł, to wiadomo. Także tak to wygląda. Nie, Kuba? Kuba? Ty to jesteś dopiero. Chodź. No chodź. Kubuś. No. Tak to na ręku siedziałeś, dziadu, a teraz co? Chodź. 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 Chodź, Kubuś. Chodź, Kubuś. Chodź. No chodź. Kuba. No chodź tutaj do mnie. Chodź. Chodź, Kubuś. Chodź. Chodź. Chodź, Kubuś. No, widzicie? Jak się nauczyłeś, to już mnie olewa. Chodź. Chodź. Chodź, Kuba. Chodź. No chodźżeż. Nie bądź taki. No. No. Tu. Nie no, jeszcze jednak z ręki jesz, nie? Dobra, idź. Dobra, tak to panowie wygląda i panie, sukces. Jest najważniejszy. Powiem szczerze, już miałem ciśnienie bardzo mocne. O, zamknęło się. Ciśnienie było bardzo mocne, jak u Andrzeja. Także pozdrawiam Andrzejka z Elbląga. Dobra, tak to wygląda. Udało się, jest git. Także pozdro dla wszystkich. Jak się podobało, wystarczy, jak dacie łapkę, zostawicie suba i będzie git. Także pozdro wszystkim, do następnego.